Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sponsorem programu jest Skup Pojazdów. Lubin, ulica Kolejowa 9. Sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. Ewa Sejku, witam i zapraszam na sport. Ostatni mecz w tym roku rozegrały koszykarki CCC Polkowice. Polkowiczanki wygrały 74-63 z hiszpańską Salamanką. Drużyna CCC, chcąc myśleć o dalszej grze w Eurolidze, musiała wygrać to spotkanie. Było to bardzo ważne spotkanie, bo to było nasze być albo nie być. Dzisiejsze zwycięstwo daje nam jeszcze szansę wyjścia z grupy. Przez cały mecz zespół Jacka Winnickiego kontrolował grę, utrzymując bezpieczną przewagę. Mecz pod kontrolą, aczkolwiek trzeba pamiętać, że w Eurolidze można prowadzić 20 i równie dobrze przegrać mecz. Dzisiaj dowiozłyśmy to zwycięstwo i brawa dla całego zespołu. Ostatecznie wygrana dała zespołowi z Polkowic trzecie miejsce w grupie. Tym samym koszykarki CCC zachowały szansę na awans do dalszej gry na europejskich parkietach. W meczu 12. kolejki PGNiG Superligi Kobiet zespół Zagłębia Lubin pokonał drużynę KS-u Kielce 32-29. Podopieczne Bożeny Karkut 2012 rok zakończą na pozycji wicelidera. Najbliższe spotkanie zawodniczki z Lubina rozegrają 5 stycznia, gdzie w Lublinie podejmą tamtejszy SPR. Siatkarze KS Kuprum Mundo Lubin pożegnali się z dalszą grą w Pucharze Polski, przegrywając z Efektorem Kielce 1-3. Siódma drużyna Plus Ligi okazała się za mocna dla podopiecznych Pawła Szabelskiego. Zespół z Lubina wygrał tylko pierwszego seta, ulegając w trzech następnych do 18, do 21 i do 21. Tym samym do ćwierćfinałów awansował zespół z Kielc. Szkoda tego meczu. Co tu można powiedzieć, na początku wygraliśmy seta dość pewnie. Może dlatego, że się tak nie poczuli zawodnicy z Kielc, ale w następnym mecie postawili duże ryzyko na zagrywce. To było widać, zaczęli strzelać tą zagrywką. Dopiero później musieliśmy coś pozmieniać w naszym ustawieniu, żeby to jakoś przyjmować. I trzeba powiedzieć, że też troszeczkę inaczej atakowali, troszeczkę z wyższego piętra łapali. No nic, gratulować tylko. W dzisiejszym spotkaniu zabrakło zdecydowanie naszego ataku. Mały procent skuteczności w ataku na skrzydle, ze środka za dużo razy nie atakowaliśmy, tam byliśmy dość skuteczni, ale to wynikało z przyjęcia, że tego środka nie mogliśmy uruchomić dość często. W ćwierćfinale czekał już aktualny mistrz Polski drużyna Asseco Resowi Rzeszów. No, nasza przygoda kończy się niestety na tej rundzie w Pucharze Polski. Szkoda, bo w następnej rundzie przyjechałby naprawdę wspaniały rywal dla każdego znawcy i laika siatkarskiego. Nazwiska z Rzeszowa nikomu nie trzeba przedstawiać, ale no, cieszmy się, że doszliśmy do tej rundy. Martwmy się porażką. Następne spotkanie zawodnicy Kuprum rozegrają już w sobotę. Przeciwnikiem lubińskich siatkarzy będzie Kęczanin Kęty. Złoty medal dla Polski wywalczyła Natalia Czerwonka podczas pierwszych akademickich mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim rozgrywanych w Zakopanem. Lubinianka zdobyła mistrzowski tytuł na dystansie 1000 metrów. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.